Cześć moi drodzy, witam was serdecznie. Sezon hokejowy dopiero rusza. My na razie trafiliśmy wszystkie 6 podanych przez nas typów i to po niezłych kursach. Postaramy się podtrzymać zwycięską pasę, bo mam dla was perełkę na jutro z oferty Forbet. Zakładając konto z podanego przez nas linku w opisie pod tym filmem, korzystacie z oferty bonusowej i walczymy o szczęśliwą siódemkę. Jeżeli chodzi o bonus, to rejestrując się z linku w opisie, odbieracie podwojenie pierwszego depozytu aż do 1250 zł, czyli wpłacacie 100 zł, no a macie do wykorzystania 200 zł, na pewno warto skorzystać. Wysłuchajcie naszej propozycji. Jutro oficjalnie rusza pierwsza kolejka ligowych rozgrywek. Mamy pewne pomysły, no, którymi zapewne podzielimy się z wami w jutrzejszym filmie, ale już dzisiaj polecamy zagranie w Forbecie Unii po kursie 1,95. W Oświęcimiu na inaugurację rozgrywek miejscowa Unia podejmie Orlika Opole. Unia w ubiegłym sezonie notowała słabe wyniki, jednakże po zmianie trenera końcówka sezonu była już bardzo udana. Co ważne, udało się utrzymać trzon tej drużyny, a na dodatek atak wzmocniono królem strzelców z ubiegłego sezonu Andrejem Temarem z GKS-u Katowice. Oświęcimianie mają za sobą udane mecze sparingowe, okres przygotowawczy przebiegł wzorowo, drużyna musi po prostu kontynuować to, co rozwijała w końcówce poprzednich rozgrywek. Zawodnicy znają się bardzo dobrze, są zgrani i stanowią kolektyw. W meczu otwarcia na pewno możemy liczyć na sporą publikę, więc wiele wskazuje na udane otwarcie rozgrywek przez Oświęcimian. Po drugiej stronie mamy drużynę Orlika Opole, która w trakcie sezonu była targana pewnymi problemami, których pokłosie widoczne było także po sezonie. Do zespołu dołączyło kilku obcokrajowców, w tym Aleksiej Świtak znany z Nowego Targu, jednakże zastanawiające albo właśnie nie jest to, że drużyna opuściło wielu Polaków stanowiących od lat o sile tej drużyny, a na pewno o jej charakterze. Mateusz Sordon, Filip Stopiński, Karol Wąsiński, czy przede wszystkim Karol Kisielewski. Jeśli dodać do tego kilku graczy, którzy stanowili o sile drużyny w przewagach, Zatko, Hok, czy w końcówce sezonu Satek, no to mamy do czynienia z niezłym bałaganem. Koncepcja trenera Szopińskiego, która realizowana była w ostatnich latach, ustąpiła chyba finansowym realiom i możliwościom klubu. Opole nie wygląda najlepiej na papierze przed sezonem, a mecze sparingowe pokazały wiele problemów po obu stronach lodowiska. Pewnie musi minąć troszkę czasu, ażeby Orlik był w stanie powalczyć o dobre wyniki, zwłaszcza na wyjazdach. Reasumując, stawiamy tutaj na kontrolowane zwycięstwo Unii Oświęcim. Gospodarze pod każdym względem wyglądają lepiej od gości i powinni udowodnić to na lodzie. Do kilku skutecznych graczy w ataku doszedł Temar, więc siła rażenia powinna być wystarczająca na Orlika, który jest chyba jeszcze w fazie budowy drużyny. Wyniki sparingów to jedno, ale dobra gra Oświęcimian przekonuje nas, że dobrze rozpoczną te rozgrywki. Nasz typ to zwycięstwo Unii Oświęcim po kursie 1,95 z oferty Forbet. Przypominam, link do rejestracji i bonusa o wartości 1250 zł macie poniżej w opisie pod filmem. I jeżeli chodzi o polski hokej, to na pewno będziemy korzystać z oferty Forbet. Na razie to tyle. Jeżeli chodzi o jutrzejsze mecze polskiej hokej ligi, to zapewne wrócimy do was z kolejnymi propozycjami, jak tylko bukmacherzy rozszerzą swoje oferty o więcej możliwości. Zapraszam serdecznie do subskrypcji kanału Obstawiamy. Zostawcie dzwoneczek, żeby mieć powiadomienie o każdym nowym filmie. Zachęcam też do odwiedzenia naszej otwartej grupy dyskusyjnej na Facebooku, naszego fanpage'a i Instagrama. Wszystkie linki standardowo w opisie pod filmem. To by było na tyle. Trzymajcie się, na razie, heja!